Motywacja. Co ciebie motywuje? Co motywuje twoich ludzi? Jak to sprawdzić? Czy są jakieś testy, które mierzą nasze wartości, motywacje? To, co dla nas jest ważne w karierze zawodowej. O tym ten materiał. Materiał, który, można powiedzieć, jest tylko moją interpretacją, nie jest moim pomysłem, dlatego, że pokażę ci dzisiaj coś, co się nazywa test kotwice kariery. Kotwice kariery Edgara Scheina, doktora, profesora z Massachusetts Institute of Technology, który wiele lat temu zrobił kwestionariusz. Ja ci radzę w ogóle, żeby ten kwestionariusz sobie też wypełnić. Tutaj na dole w opisie masz link do pliku PDF, który możesz sobie pobrać, wydrukować albo wypełnić na ekranie, spojrzeć na wyniki, a potem zastanowić się, co one mówią o tobie. Poznanie kotwic z kariery Shaina będzie ważne nie tylko dla ciebie, dla ciebie, jako pracownika, dla ciebie, jako osoby, która chce siebie lepiej poznać czy odkryć, ale myślę, że spojrzenie na swoich pracowników, na swoich ludzi przez pryzmat właśnie tych kotwic kariery Scheina ułatwi ci adekwatne, adekwatną komunikację i porozumienie z ludźmi, którzy, którzy są Twoimi podopiecznymi. Ostatnio prowadziłem warsztaty dla młodych menadżerów i jednym z najbardziej interesujących tematów w zarządzaniu. Była motywacja. Oni mówią, proszę nam powiedzieć, jak motywować, proszę nam powiedzieć, jak rozumieć motywację ludzi, proszę nam powiedzieć, w jaki jeszcze lepszy sposób możemy motywować swoich ludzi. Temat motywacji jest ogromnym tematem, to jest w zasadzie cała dziedzina psychologii, są całe tomy książek napisane o motywacji, więc rzecz jasna tutaj w tych kilku minutach naszego materiału nie obejmiemy całości motywacji, ale myślę, że to pragmatyczne, takie konkretne podejście szajna do motywacji jest czymś, co będzie nam bardzo pomocne. I teraz. Jeżeli spojrzysz na ten kwestionariusz, tutaj na ekranie widzisz, jak wygląda ten kwestionariusz, tam jest po prostu 40 pytań. Bardzo prostych pytań. W zasadzie, jak się zastanowisz nad każdym z tych pytań, to się domyślisz, o jaki obszar, o jaki rodzaj motywacji czy wartości dane, dane pytanie pyta. Potem, gdy spojrzysz z kolei na końcu testu, jest tabela wyników i okazuje się, że te wyniki układają się w 8 wymiarów i na każdym z tych wymiarów mieliśmy. Pięć pytań, no bo skoro kwestionariusz ma 40 pytań, a jest 8 wymiarów, no to wiadomo, po, po 5 pytań w każdym, w każdym wymiarze. I to, co chciałem Ci teraz opowiedzieć, to chciałem opowiedzieć o każdym z tych wymiarów, bo po pierwsze ułatwi Ci to spojrzenie na samą siebie, na samego siebie, tak jak wypełniłaś ten kwestionariusz, ale po drugie będzie też coś ważniejszego. Pozwoli Ci pomyśleć o swoich pracownikach podwładnych. Nie, nie, ja bynajmniej nie sugeruję, żebyś wzięła ten kwestionariusz, rozdała ludziom, kazała im wypełnić, żebyś ich mogła poznać. Ale jak za chwilę się zastanowisz nad tymi kotwicami kariery, to jestem przekonany, że jako dobry menadżer, nawet bez żadnych testów, będziesz w stanie wskazać, które z tych ośmiu kotwic kariery są właściwe dla tej czy innej osoby w twoim zespole. Co więcej, prawdopodobnie w twoim przypadku, podobnie jak w moim, może być tak, że to więcej niż jeden z tych ośmiu wymiarów jest dominujący. Na przykład w moim przypadku dwa z nich były najważniejsze. Ale o tym, o tym za chwilę. Dobra, czyli zróbmy to w ten sposób. Ja ci opowiem o tych ośmiu kotwicach kariery i albo już po tym opowiedzeniu zrobisz sobie kwestionariusz, albo już jesteś może po zrobieniu kwestionariusza i teraz jesteś na etapie interpretacji. No to spójrzmy po kolei. Pierwszy z tych wymiarów nosi nazwę profesjonalizm. Mówi się, że to jest ten wymiar, któremu towarzyszy Dążenie do bycia fachowcem w konkretnej dziedzinie. Takie potwierdzenie własnego mistrzostwa, awansu poziomego. Tacy ludzie najczęściej nie są zainteresowani stanowiskami kierowniczymi. Czyli, gdybyś sobie robiła ten kwestionariusz, by się okazało, hmm, profesjonalizm jest dla mnie ważny. Czyli chcę być coraz lepsza, chcę być coraz lepszy, coraz większym specjalistą w tej konkretnej dziedzinie. To, jeżeli masz też w zespole osobę, co do której wiesz, że ta osoba sobie ceni profesjonalizm, to prawdopodobnie nie będzie to dobry kandydat do awansu. Nie będzie to osoba, która bardzo entuzjastycznie i chętnie przyjmie to, że proponujesz mu zostanie kierownikiem. O jakież tu pytania żeśmy się otarli w tym wymiarze? To są osoby, które. Twierdziły, że zgadzają się ze stwierdzeniami takimi jak: Marzę o tym, żeby osiągnąć taki stopień profesjonalizmu, by ludzie zwracali się do mnie poradę jak do eksperta. Albo będę czuł, że odniosłem sukces tylko wtedy, gdy uda mi się doprowadzić moje umiejętności techniczne, umiejętności zarządzania do szczytowego poziomu. Oraz takie pytanie, jak bycie szefem i jednocześnie dobrym fachowcem w danej dziedzinie, jest dla mnie bardziej atrakcyjne niż praca dyrektora wysokiego szczebla. Albo raczej odszedłbym z firmy, niż zaakceptował rotacyjny system obejmowania stanowisk, który powoduje utratę pozycji eksperta w danej dziedzinie? Oraz jeszcze jedno było pytanie w tym wymiarze: najchętniej poświęcam się pracy, która angażuje moje szczególne umiejętności i talenty. Czy jak słyszysz, że osoba, która się zgadza z takimi twierdzeniami? To, to jest osoba którą sobie wyobrażamy jako specjalistę, który ewentualnie może być menadżerem niższego szczebla, który będzie zarządzał swoimi podwładnymi też specjalistami, ale nie jest to ktoś, kto powie: pracuję po to, że mi dostrzeżono, żeby awansować, żebym został, żebym została szefem szefów. No i to jest ten pierwszy wymiar. Drugi wymiar nosi nazwę przywództwo. O, prawdopodobnie domyślasz się, co się za tym kryje. No, celem zawodowym staje się dla osoby o takim motywie staje się zdobycie nowych doświadczeń w zakresie zarządzania, podejmowanie decyzji, zwiększenie zakresu władzy no i dążenie do sukcesu finansowego. No, jest to osoba, która się zgadza z takimi twierdzeniami, jak najbardziej angażuje mnie praca, dzięki której mogę kierować innymi i koordynować ich wysiłki. Albo marzę o tym, żeby zarządzać wielką organizacją. I podejmować decyzje mające wpływ na sytuację wielu ludzi. Oraz praca w firmie przyniesie mi satysfakcję tylko wtedy, gdy zajmę stanowisko dyrektora wysokiego szczebla. Albo stanowisko dyrektora wysokiego szczebla jest dla mnie bardziej atrakcyjne niż menadżera, fachowca oraz zmienię pracę, jeżeli nie da mi ona szansy na otrzymanie stanowiska dyrektora wysokiego szczebla. Ym, można by powiedzieć, co to za człowiek? Tak? Chce awansować, to być dyrektorem. Świetnie. Bardzo potrzebujemy profesjonalistów, którzy chcą zarządzać, którzy chcą być przywódcami, którzy chcą brać odpowiedzialność na najwyższym szczeblu. Natomiast tutaj, jako współpracownicy, którzy widzą takich ludzi, albo jako szefowie, którzy mają takich podwładnych, warto pamiętać, że jeżeli masz obok siebie dwie osoby, i obydwie bardzo solidnie, bardzo dobrze pracują, ale okazuje się, że jednej motywacją jest profesjonalizm, a drugiej przywództwo, no to awansuj tą drugą której motywem jest to, żebyś go zauważyła, żebyś widziała, że dobrze się stara, bo chce być osobą zauważoną, chce być osobą, której się zaufa do tego, żeby mogła zarządzać, żeby mogła pójść dalej w rozwoju swojej kariery. Także tutaj za nami już takie dwa, można powiedzieć, nieco pokrewne obszary, profesjonalizm i przywództwo, a jednocześnie bardzo odmienne. Bo osoba o motywie profesjonalizmu chce być mistrzem w swojej dziedzinie i ewentualnie może pokierować mniejszym zespołem, ale... Nie jest to osoba, która poświęci swój profesjonalizm, swoją wiedzę specjalistyczną po to, żeby zarządzać. Natomiast osoba, której motywem jest, motywem jest przywództwo, chętnie pójdzie dalej. Chętnie będzie, chętnie będzie zarządzać. Kolejna kopica kariery, trzeci element nosi nazwę: autonomia i niezależność. Definicyjnie jest związana z dążeniem do poszerzenia marginesu własnej swobody, uwolnienia się z krępujących więzów i ograniczeń, np. związanych z biurokracją i autokratyzmem przełożonych. Osoby silnie nastawione na niezależność nie poszukują stanowisk kierowniczych, ale nie chcą być jedynie wykonawcami poleceń zwierzchników. Ich celem jest bycie sobie sterem i żeglarzem, praca na stanowisku samodzielnych specjalistów i związana z tym odpowiedzialność. To są osoby, które w kwestionariuszu, któryś tutaj sugerowałem na początku tego naszego spotkania, odpowiadały twierdząco na przykład na pytanie: marzę o karierze, która da mi wolność wyboru sposobu i czasu działania? Albo: Najbardziej angażuję się w pracę, kiedy mam całkowitą swobodę decydowania o zadaniu, harmonogramie i procedurach. A także: Praca w firmie przyniesie mi satysfakcję, gdy osiągnę wysoką autonomię i swobodę działania. Własny sposób wykonania pracy, wolno od reguł i barier, znaczy dla mnie więcej niż poczucie bezpieczeństwa. Oraz odejdę z firmy, która będzie ograniczać moją wolność i autonomię. No wyobrażasz sobie osobę, z którą pracujesz w zespole, która ma właśnie taką motywację autonomię i niezależność. Ja sobie wyobrażam, aczkolwiek w pracy zespołowej wymaga to szczególnej troski, żeby tej osobie dać zadania samodzielne, autonomiczne. No przyznam, że to jest. Jedna z moich motywacji, gdy ja spełniałem ten kwestionariusz to właśnie autonomia, niezależność po jednym z motywów. No i jak pewno widzisz, słyszysz, jestem freelancerem, pracuję samodzielnie, niezależnie. I to jest często dobre miejsce dla osób o tego typu motywacji. Oczywiście są firmy, są organizacje, które stwarzają okazję do rozwoju, do działania osobom autonomicznym, ale to wymaga specyficznej struktury organizacyjnej i takiej sytuacji, takiej swobody, żeby osoba o tego typu kotwicy kariery czuła, że jest na swoim miejscu. Ale jedziemy dalej. Jedziemy dalej, bo się robi coraz ciekawiej. Tak? Czwarty wymiar, czwarty obszar to bezpieczeństwo i stabilizacja. Tutaj głównym motorem działania jest. Emocjonalny związek z firmą, poczucie lojalności. Pracownicy odsunkowo silnej potrzeb bezpieczeństwa, mogą aspirować do stanowisk kierowniczych, ale najczęściej w ramach tej samej jednostki. Zwykle bronią się przed zmianami swojego stanowiska, na przykład nie interesuje ich na ogół kariera międzynarodowa czy czyś przeprowadzki gdzieś dalej. Tak, to są osoby, które lubią bezpieczeństwo i stabilizację, w związku z tym no, można powiedzieć świetni pracownicy, lojalni, którzy przez długie lata będą pracować w jednej firmie, na których możemy liczyć. A jednocześnie musimy sobie zdawać sprawę, że nie są to liderzy zmian. To nie są te osoby, które będą mówić tak, tak, tak na wszelki, na wszelki pomysł zmiany. Na jakież tutaj pytania w tym kwestionariuszu odpowiadały osoby, które wysoko w tej skali mają oceny? No było to między innymi takie pytanie, jak bezpieczeństwo i stabilność są dla mnie ważniejsze niż niezależność i autonomia. No oczywiście. Albo z pewnością odejdę z firmy, która nie będzie dbała o moje bezpieczeństwo. Albo tutaj mamy, poszukuję takiej pracy, która da im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Najbardziej zaangażuję się w pracę, kiedy będę miał poczucie bezpieczeństwa, zatrudnienia oraz stałe zarobki. Marzę o karierze, która da im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Także można powiedzieć, osoba od. Takiej motywacji, o takiej, o takiej hierarchii wartości jest dobrym, lojalnym pracownikiem, jest, można powiedzieć, tym kręgosłupem firmy. Natomiast warto pamiętać, że o taką osobę warto zadbać, warto ją mu szanować, natomiast być niezwykle ostrożnym przy prowadzeniu tego typu osób przez, przez zmiany, prawda? Bo bezpieczeństwo i stabilizacja kłócą się z radykalnymi zmianami. Kolejny wymiar: kreatywność i przedsiębiorczość. Przyznam, że to jest drugi z wymiarów, w którym ja osiągnąłem wysokie wskazania. I o co tutaj chodzi? Przejawia się tym, że osoby twórcze chętnie posiadają wiedzę o sobie organizacji różnych jej podsystemach, dostrzegają problemy, rozwiązują je i dążą do wprowadzenia zmian, innowacji. Są zwykle mobilne i pozytywnie nastawione do rotacji jako drogi podwyższania kwalifikacji oraz do awansu poziomego. Większość z nich satysfakcjonuje stanowisko doradcy szefa. Jedną z odmian kreatywności jest także przedsiębiorczość. I teraz być może w strukturze, gdzie pracujesz, są osoby, które mają tego typu motywacje, kreatywność, przedsiębiorczość. W wielu organizacjach, szczególnie rozwijających się startupach, jest miejsce dla osób przedsiębiorczych, kreatywnych. Natomiast warto pamiętać o tym, że ten zmysł przedsiębiorczości tutaj jest dominującym rysem tych osób. No i spójrzmy jeszcze, jakie pytania w kwestionariuszu Scheina były pozytywnie wskazywane przez osoby, które miały tego typu, tego typu tutaj wskazania, jeśli chodzi o kwestionariusz. Na przykład, jestem zawsze otwarty na pomysły, które pozwolą mi otworzyć własną firmę. Albo nawet bardzo wysokie stanowisko menedżerskie w cudzej firmie nie jest dla mnie ważne w porównaniu z możliwością prowadzenia własnego biznesu. Potem angażuję się w taką drogę zawodową, która będzie całkowicie rezultatem mojego własnego wysiłku, moich własnych pomysłów. Odniosę sukces zawodowy tylko wtedy, kiedy uda mi się stworzyć lub zbudować coś, co będzie oparte na moim własnym pomyśle. Oraz marzę o stworzeniu własnej firmy. Także, jak widzicie, tu nie chodzi o tą kreatywność w sensie twórczości, malarstwa czy jakichś innych sztuk artystycznych, chodzi o tą kreatywność, przedsiębiorczość, tak? Tworzenie własnej firmy, tą kreatywność rozumianą jako realizację swoich marzeń zawodowych w oparciu o, o biznes. No i idziemy dalej. Idziemy dalej do kolejnego wymiaru, który być może jest Twoim wymiarem, być może jest wymiarem kogoś ze swoich współpracowników, to jest usługi i poświęcenie dla innych. I tutaj głównym celem w życiu staje się realizacja wartości humanistycznych, rozwiązywanie problemów politycznych, społecznych, pomaganie innym, leczenie, nauczanie. To są osoby wyznające e, takie wartości, które sprawiają, że angażują się w akcje społeczne, podejmują pracę jako wolontariusze. I spójrzmy tutaj z jakimi twierdzeniami w kwestionariuszu Kotwitschajna te osoby się utożsamiały Odniosę w życiu sukces tylko wtedy, gdy będę miał poczucie, że mam swój udział w budowaniu społecznego dobra. Albo najbardziej odpowiada mi kariera, dzięki której będę mógł używać swoich zdolności w służbie innym ludziom. Oraz, zamiast osiągać wysoką pozycję menadżerską, wolę spożytkować moje umiejętności dla budowania lepszego świata. Marzę o karierze, która wniesie realny wkład w rozwój społeczeństwa. Oraz Ostatnie z tych pytań w tym wymiarze. Jestem gotów na odejście z firmy, która nie doceni mojej umiejętności pomagania innym. I tutaj mamy, moim zdaniem, niezwykle ciekawy i coraz bardziej popularny obszar, bo im częściej spotykam się u moich klientów z młodymi pracownikami, z tak zwanymi milenialsami, z dwudziestoparolatkami, to widzę, że tutaj motywacją do życia, do rozwoju, często jest właśnie to, żeby służyć innym, żeby zaangażować się w cele, które są. Dobre dla społeczeństwa, które dobrze, dobre są dla, dla wyższego dobra. No i teraz, jeżeli mamy takiego pracownika, albo jeżeli my jesteśmy osobą, która ma tego typu, tego typu yy, pogląd na, na życie, taką strukturę motywacji, warto pamiętać, żeby koniecznie każdego tygodnia znaleźć czas na realizację tej. Tego obszaru, na realizację swoich zainteresowań, swojej potrzeby poświęcania dla innych czynienia, czynienia dobra, bo no tylko w ten sposób, jeżeli mamy taką motywację, będziemy szczęśliwi, będziemy czuli, że nasze życie, nasze życie jest spełnione. W związku z tym, bez względu na to, jako pracodawca, bez względu na to, czy podzielasz takie podejście do życia, czy nie podzielasz, to koniecznie musisz spojrzeć empatycznie na świat z perspektywy osoby. O takiej kotwicy kariery i stworzyć dla tej osoby warunki do tego, żeby robiła to, co kocha, a wtedy ta osoba będzie dobrze pracować. Wręcz przeciwnie, jeżeli zrobisz, jeżeli zablokujesz możliwość realizacji tych pasji, tego poświęcenia dla innych, jeżeli uznasz co w sposób arogancki za coś niegodnego, niegodnego poważnych ludzi, poważnych zadań, to stracisz. Stracisz pracownika, stracisz dobrego, dobrą, dobrą osobę. Dobrze, no ale mamy teraz jeszcze kolejne wymiary. Następny wymiar, następna kotwica. Kariery Szajna to wyzwania. I tutaj. Podłożem działania jest tu często chęć przeciwstawienia się trudnościom i możliwość podejmowania ryzyka. Osoby lubiące wyzwania chętnie podejmują pracę w środowisku stwarzającym okazję do walki i rywalizacji. Pola wyzwań mogą być bardzo różne, na przykład takie jak ratowania, firmy od bankructwa, ale również handel i sport. No to są wszelkiego rodzaju stanowiska i prace, które Pozwalają danej osobie wyżyć się w obszarze rywalizacji, w obszarze takiej, gdzie można się sprawdzić z przeciwnościami i zewnętrznymi, i zespołowymi, ale też własnymi słabościami. Te osoby zgadzają się z takimi twierdzeniami, jak marzę o takiej karierze, dzięki której będę rozwiązywać trudne problemy lub stawać wobec prawdziwych wyzwań. Albo będę czuł, że moja kariera wiąże się z sukcesem tylko wtedy, gdy stanę twarzą w twarz z trudnymi wyzwaniami. Angażuję się w taką pracę, w której zadania na pierwszy rzut oka wydają się nie do rozwiązania. Albo poszukuję takiej pracy, która będzie stanowiła wyzwanie dla mojej zdolności rozwiązywania problemów oraz pozwalała na zdrową rywalizację. No i ostatnie: rozwiązywanie problemów pozornie nierozwiązywalnych jest dla mnie w pracy ważniejsze niż osiąganie wysokiej pozycji menedżerskiej. Słyszysz, jakie to były zdania, prawda? To nie jest osoba, która będzie motywowana pieniędzmi, stanowiskami, awansem, prestiżem. Tą osobę motywuje to, że może walczyć z przeciwnościami, że może pokazywać sobie i światu, że tam, gdzie nikt sobie nie poradzi, gdzie przeciwności wydają się ogromne, w takiej, w takiej sytuacji ta osoba sobie poradzi. Można powiedzieć, no, wspaniała osoba na sytuację zmian, wyzwań, doskonały członek zespołu zadaniowego, który będzie. Yy, Ratował różne trudne sytuacje, i faktycznie myślę, że w takich rolach takich, takie osoby są bardzo potrzebne. Jeżeli ty masz taką, taki obszar motywacji, to też warto byś szukała takiej pracy, gdzie będzie możliwość wyżywania się w tej rywalizacji i w stajeniu czoła przeciwnościom. Natomiast kalamka się też zapala menadżerowi, gdy ma w zespole taką osobę, że w momencie, gdy jest sytuacja spokojna, przewidywalna gdzie w sposób rutynowy, powtarzalny realizujemy i poprawiamy procesy, to dla takiej osoby sytuacja może być trudna. A często może wręcz prowadzić do takiego syndromu strażaka, który będzie podpalał, żeby potem gasić, czy osoby, która będzie szukała problemów tam, gdzie ich nie ma, żeby powodować rozgrzanie sytuacji i gasić te pożary. Także też warto być ostrożnym, jeżeli masz tego typu motywacje, jeżeli motywują Cię wyzwania, to raczej unikaj prac rutynowych powtarzalnych, to będziesz wprowadzała, będziesz wprowadzał chaos w tych sytuacjach, ale jednocześnie, jeżeli widzisz takie sytuacje, takie prace, które wymagają właśnie odwagi, stawiania czoła wyzwaniom, i gdy widzisz wokół wielu osób, które boją się tego typu sytuacji, to to są sytuacje dla Ciebie. No i ostatni z wymiarów, ostatnia z która nosi nazwę Styl życia. Osoby prezentujące takie wartości starają się o zachowanie proporcji i harmonii między różnymi aspektami życia, a przede wszystkim między pracą i życiem osobistym. Są gotowe zrezygnować z wyższych dochodów na rzecz spędzania większej ilości czasu z bliskimi. Sukces to dla nich. Coś więcej niż sukces zawodowy. Są to ludzie, którzy odpowiadają: raczej porzucę firmę, niż pozwolę, aby moja praca w niej stwarzała problemy osobiste i rodzinne. Albo marzę o takiej pracy, która pozwoli mi zaspokajać jednocześnie potrzeby natury osobistej, rodzinnej i zawodowej. Albo sukces w życiu oznacza dla mnie utrzymanie równowagi między wymaganiami życia osobistego, rodzinnego i zawodowego. Oraz Utrzymanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym jest dla mnie ważniejsze niż wysoka pozycja menedżerska. Zawsze będę poszukiwać takich możliwości pracy, które ograniczają do minimum konflikty praca-dom. Hmm. Można powiedzieć, każdy z nas o tym marzy, przecież, że mieć balans między życiem a pracą. To prawda, tylko, że dla niektórych z nas jest to bardzo ważne, czyli gotowi by poświęcić dużo, żeby mieć styl życia. Styl życia, o którym marzą, styl życia, który będzie pozwalał im na ogromną równowagę między życiem prywatnym a, a realizacją aspiracji zawodowych. Są osoby, które których jest to bardzo ważne, i są osoby, których jest to ważne, ale są gotowe to poświęcić. I teraz, gdy spotykam moich klientów, takie osoby, które. Mówią, styl życia jest dla mnie bardzo ważny. Często to jest zresztą w parze z jakimś innym wymiarem. Na przykład, ostatnio kilku pracowników u mojego klienta powiedziało, że dla nich ważny jest styl życia w powiązaniu z profesjonalizmem. Czyli to są to osoby, które są gotowe w sposób mistrzowski, porządny realizować swoje zadania, ale w tych granicach czasowych, które zapewnią im komfort dobrego życia rodzinnego. Czyli to są osoby, które nie są w ogóle zainteresowane ani awansem. Ani samodzielnością, przedsiębiorczością, to osoby będą zmotowane i zadowolone, jeżeli będą wiedzieć, że mogą postrzegać siebie, być postrzegani jako profesjonaliści, którzy jednocześnie mają dobre życie, dobre życie prywatne. Bo w przypadku tych osób, które miały styl życia w powiązaniu z profesjonalizmem, to, to nie zawsze oczywiście w tej parze musi, musi iść, ale taki przykład mi tutaj przyszedł do głowy. I ja myślę, że to często tutaj między osobami o tej wartości styl życia jest oś konfliktu z przedsiębiorcami, z właścicielami niewielkich firm, dla których często kreatywność, przedsiębiorczość są sednem życia. No i teraz prowadzisz firmę, uważasz przecież każdy chciałby się rozwijać, każdy chciałby autonomicznie, kreatywnie budować swój biznes, a po drugiej stronie masz osobę, która mówi, nie szefie, mi zależy na spokojnym życiu. No jak to niemożliwe? Możliwe, tak? Twoje wartości, drogi szefie, są dobre i te osoby są dobre. To jest po prostu inny rodzaj, inny rodzaj podejścia do życia. Ani twój, ani tej osoby nie jest lepszy, ani gorszy. I to już były te wymiary. To było te osiem wymiarów kotwic kariery Szajna. Mam nadzieję, że było to dla ciebie inspirujące i rozwijające. Jeżeli tak, jeżeli ten mój wkład w twój rozwój był godny, polubienia, to proszę tutaj o lajka pod filmem. Jeżeli widzisz wokół kogoś, komu ten materiał się przyda, udostępnij. Możesz też subskrybować oczywiście mój kanał. Więcej materiałów tego typu otrzymasz. Natomiast pamiętaj, że tak naprawdę motywacja jest zmienna. To, które z wymiarów dzisiaj podałaś jako te, które są na ciebie najważniejsze, za rok, za dwa lata mogą być inne. Podobnie w przypadku twoich współpracowników. Co więcej, najmniej nie musisz dawać tego kwestionariusza swoim pracownikom do wypełnienia, żeby zrozumieć, co im w duszy gra, Mając dobre relacje z ludźmi, mając z nimi dobry kontakt, prawdopodobnie nawet bez kwestionariusza, będziesz w stanie powiedzieć, kto, kto bardziej jest osobą motywowaną profesjonalizmem, a kto przywództwem, kto autonomią i niezależnością, a kto bardziej bezpieczeństwem, komu w głowie kreatywność, przedsiębiorczość, komu leży na sercu poświęcanie dla innych, a kto cieszy się wyzwaniami, a kto dobrym stylem życia. Mam nadzieję, że ułatwi Ci to pracę z innymi, że ułatwi Ci też własny rozwój. Do zobaczenia, do usłyszenia.